No, i zostały mi jeszcze rośliny na parapetach. No, tutaj już oczywiście są takie, już najbardziej takie, powiedzmy, że wymagające. No, może w sumie nie wszystkie, no, ale te niektóre są na tyle małe lub, lub mogą być słabe, że lepiej jednak je tutaj zostawić na parapecie w domu. Tutaj na jednym z tych parapetów, tu już widać, że yy, po prawej stronie stoi mała waszyngtonia też druga naprawdę no prawdopodobnie waszyngtonia robusta choć no tak wygląda nie wygląda trochę niby robusta trochę niby filifera może to jest jakaś mieszanka no na tą chwilę staw, stawiałbym że no może jest to ta robusta ale przez pierwsze tutaj wzrosty no nie wyglądała trochę nie wiem może to jest może to jest jakaś filibusta albo jakiś inny tam mieszaniec ale na pewno nie zachowuje się dokładnie tak, jak, jak powinna być młoda robusta. No niby ten pienik jest taki czerwonawy u jednego. Tutaj u drugiego, ale no tak no, nie jestem pewien w stu procentach, co to w końcu były za nasiona. Tutaj dalej yy, zamia Pumila, zamia Integrifolia, zależy, zależy kto jak tutaj określi, bo też już, już też nie wiadomo w sumie. Yy, są to ciekawe właśnie gatunki. Zami, ja tu mówię na no nie sagowce, sagowce łąkowe. Ponieważ rosną tak gdzieś na, w obszarach Florydy, to są to chyba jedyne rodzime sagowce dla Ameryki Północnej, no nie licząc tam tej Ameryki Środkowej. Ale w Ameryce Północnej, takiej stricte Ameryce Północnej, no to są, są to jedyne sagowce. Można powiedzieć, że ostatnie, które się ostały. Ostały w tych warunkach Ameryki. No i tutaj też dużo się nie myliłem po nim. Tutaj też wspominałem... Kiedyś, jak już omawiałem mówiłem te, te, te sagowce, że one są dobre pod tym względem, że dość szybko jak na sagowce, no bardzo szybko, jak na sagowce, potrafią już tutaj wytworzyć, wytworzyć szyszki od wyhodowane od nasiona, no to te tutaj tak mówiłem gdzieś chyba, że po 3-4 latach, no to w sumie. Chyba, no z tego co, co pamiętam, no to chyba 3 lata temu je gdzieś tutaj wysiałem. No to pomyliłem się może o rok. Rok może później, niż, tam, niż się spodziewałem. Wyrosły. Przynajmniej u tego jednego egzemplarza. Szyszka jest, bardzo pomału wychodzi. No mam nadzieję, że przez zimę nie wyjdzie, że dopiero wyjdzie na wiosnę. Tak, tak celuję, że to prawdopodobnie jest szyszka, szyszka żeńska. Z której był, byłyby nasiona, no ale no, nie będzie. Chyba, że no, któreś z tych jeszcze mam tu oczywiście parę sztuk. Też by nie wytworzyły szyszek. I nie byłyby to... Yy, nie byłyby to szyszki męskie. Ale jak na tą chwilę sprawdziło się, naprawdę bardzo szybko wytworzyły takie szyszki. No i zobaczymy, co to będzie w tym roku. Jak nie będzie w tym... To może w następnym. Także w zasadzie chodzi o to głównie, żeby się po prostu zgrały. Zgrały się te wszystkie sztuki, tak żeby mniej więcej w jednym okresie wytworzyły te szyszki męskie i na drugiej tam roślinie szyszki, szyszki żeńskie, tak żeby dało się je zapylić. No i już powiedzmy wyhodować takie swojskie sagowce. Swojskie sagowce>, <słyskie> sagowce już z własnych, z własnych nasion. I może też kiedyś one powędrują do gruntu, ponieważ są to też dość, dość odporne sagowce. No i też można je dość łatwo okryć, bo nie są, nie są wysokie, no. One docelowo może byłyby dwa razy wyższe, jeśli chodzi tak o liście. Niewiele więcej. Niewiele więcej. Więc można by coś, coś z tego przydziałać. No tutaj dalej gatunek euforbii, jednej i drugiej z Wysp Kanaryjskich. Tutaj duże drzewo. Yy, duże drzewo hibiskusa. A na drugim parapecie, także dalszy ciąg tych Zami, Zami Pumila, Zami Integrifolia, bo tu mam ich, no, chyba tam cztery sztuki. No tutaj jest ta czwarta, tak, ta czwarta sztuka, a czwarta sztuka. Mam ich tu parę, dlatego też chciałem, właśnie do tej chwili, aż nie wyrostą, to chciałbym sam wiedzieć, które są które, tak żeby było wiadomo, yy, ile jest męskich, ile jest ile jest tych żeńskich tutaj obok figowiec bengalski, taka forma miniaturowa obok też wysiewy waszyngtonii no mam nadzieję, że to są te waszyngtonie robusty, no wysiałem je drugi raz z innego tam źródła, żeby być tutaj, mieć jakąś większą pewność, dlatego mam tutaj i większe i mniejsze no waszyngtonia filifera jednak nie jest taka Taka dobra, jakby się można było po niej spodziewać. Tutaj dalsze sagowce. Tutaj z kolei y, cykas Simplicipina. Jest to, jest to chyba taka podstawowa forma z takiego, powiedzmy, pod rodzaju sagowców y, Multifrontis, czyli o takich długich liściach dużych i, i takiej dość złożonej budowie. No, ale to, to jest taka forma podstawowa, czyli ma takie liście typowo sagowcowe, ale też takie, no. Trochę inne niż, niż takie typowe. To, by sobie, to sobie, trzeba sprawdzić w internecie. Tutaj z kolei sagowce, cyka, skliwi, Też takie ciekawe sagowce. Też takie górskie. Na razie widzę, że ładnie sobie tutaj radzą. Tutaj Aloes drzewkowaty. Tutaj Dion spinulosum. Dion adule. Dion edule. To przed nim jest Dion spinulosum. Też tutaj dwa ciekawe sagowce. No ten to naprawdę bardzo ładnie rośnie. Duży, duży, potężny. Duży, potężny. No ten to naprawdę kawał sagowca. Ten jak już rośnie, to już naprawdę będzie spory. Na trzecim parapecie. A no to już też zostały takie, też duże sagowce, też które wymagają. No i przynajmniej ten jeden, ta zamia furfuracea, No to też wymaga, no jednak trochę tam cieplejszych warunków. Tutaj sobie dobrze radzi. Liście ma tutaj już potężne. Te, no te tutaj już zaczynały dochodzić w domu, bo też przedłużające się to do ciepło spowodowało, że w szklarni jeszcze raz właśnie wypuściła drugą generację tych liści. No, są takie typowe, właśnie wydłużone liście jak u sagowca Cyka z Rewoluta. U niego to może ładnie wtedy już nie wygląda, ale powiem, że zami furfuraca nawet, nawet ładnie się prezentują. Chyba na pewno lepiej niż. Niż takie domowe, wyciągnięte liście u cykasa Revoluta. Te trochę lepiej nam wyglądają. Tutaj grubosz. Stare drzewo ma, ma już chyba z 20 czy więcej lat. Już tutaj drugi raz widzę kwitnie. Już kwito tutaj parę lat temu. Są takie nieduże, nieduże kwiatuszki. Pojedyncze, no tutaj są, gdzieś tutaj też widziałem, no, niektóre, no większość to w sumie przekwitła, no jest tutaj parę, tu jest tu, tu jest tu. One kwitną już no, też naprawdę jak już minie bardzo dużo lat. Więc jest taki stary, już taki trochę staruszek. Tutaj małe sagowce, yy, yy, zamija furfurace No a tutaj też takie moje próba przezimowania batatów. Zobaczymy co z tego wyjdzie, no ledwie, ledwie żyją. One dopiero... Powiedzmy, trochę tego życia zdobędą z powrotem, jeść w lutym, w marcu. No, na razie są takie warunki, jakie są. Mało tego światła, no i tutaj więcej się i tak już nie da tutaj im zapewnić. No, zobaczymy. No, jak się chociaż te patyki utrzymają, no to wiadomo, można je ciach, ciach, ciachną, ciachnąć, ciachnąć i porobić sadzonki na, na bataty. No, zobaczymy. Jak, jak nie na radę, to też nic się nie stanie, bo zawsze można kupić kupić w sklepie te bulwy i w tradycyjny sposób je tutaj rozmnożyć do, do sadzenia. Ale chciałem je właśnie tutaj spróbować je utrzymać, bo ta odmiana yy, okazała się taka dość, dość sprawnie rosnąca, dość szybko, więc wolę mieć już takie pewne, pewne bataty, które nie będą zbyt długo dochodzić do, do, yy, do tworzenia tych bulw, żeby za długo im to nie zajęło, żeby były spore te bulwy po prostu. O, tu jeszcze zapomniałem tutaj pokazać. No już zaschnięta, szyszka męska. Yy, Zamiast furfuracea, no, on kwit, yy, kwit w lato. Także tutaj ładnie też sobie została. Nie obcinam jej, nawet ładnie też wygląda. Też taka ciekawostka. A tutaj w tej <śmiennie> mini, mini szklarence. No, tyle razy mi się nie udawało skiełkować tych, tego manioku, bo też chciałem w tak jak taki maniok spróbować wyhodować, no i to, a, pal, zobaczymy, czy, czy, to, czy to moja wina, że coś, coś nie jest, wysył mi od razu po kupnie. No i no, i jak to zwykle bywa, wtedy kiedy się nie chce, to to wykiełkowały. Wtedy, kiedy się chce, to to nie. No, tutaj, nie będę już otwierał, no jest w tych, w tych warunkach, tutaj jakoś się tam mniej więcej trzyma, ten maniok, ale, no, ale zobaczymy, jak to to będzie do, do wiosny. Jak nie, no to kupię jeszcze raz <laughs> i tyle, no. Ale, no, zobaczymy. Na razie ten maniok sobie tutaj jako tako funkcjonuje, i został jeszcze ostatni parapet. No, chyba taki najbardziej można by rzec tropikalny. No, tutaj ewidentnie dominują papaje. Tu na pierwszym planie yy, papaja papaja babako. Yy, no, nawet sobie też ładnie radzi w tych warunkach. Widzę, że są takie akurat, akurat mniej więcej dla niej. No, te liście pomału, pomału zrzuca, ale bardzo powoli. Ma to, na pewno, ma to chyba główny związek z tym, że jest no typowe na okres zimowy niedostatkiem światła i nie jest w stanie tych liści utrzymać, po prostu je wyżywić, więc redukuje tą, tą masę liściową do takiego poziomu, żeby była w stanie je utrzymać. Także babako sobie tutaj ładnie rośnie no i mam nadzieję, że może coś tam będzie w przyszłym sezonie. Ale też tutaj nie obyło się też bez, bez sagowców. Tutaj z kolei dominują sagowce cykas y, pectinata. On naprawdę bardzo ładnie rośnie. Tego co na razie zauważyłem bez, w bezproblemowo piękne tutaj ma przyrosty. Zanim tam schowane, no, praktycznie wygląda tak samo, ale jest tam jeszcze cykas Jamensis Silver. No na razie nie jest taki Silver, ale to dopiero z wiekiem, z wiekiem dochodzi. I też sobie tutaj nawet, nawet ładnie, nawet ładnie radzi. Tutaj dalsze te papaje to papaje, te papaje górskie Vasconella pubescens. Ta moja druga próba z ich uprawą. Na szczęście się udało, bo to te nasiona to naprawdę wschodzą w cały świat. Albo wcale, albo wszystkie, no tak naprawdę, przeróżnie. No i na tą chwilę widzę, że nawet tutaj im, tak także im tutaj zdecydowanie lepiej pasuje niż we wcześniejszych, tutaj, które je zimowałem warunkach. No, no i pasuje i nie, no tutaj yy, na pewno jest im trochę może za, za dobrze, bo, bo rosną. W przeciwieństwie do, do babaka, które się praktycznie no, całkowicie zatrzymało, nie, nie przerasta. Stoi, stoi. stoi no, w zasadzie można powiedzieć, że w 100% zimuje. No te papaje jednak trochę tam przerastają. Pomału, pomału, ale. Ale przerastają. Liście też widzę są zachowane w dobrej kondycji, lepiej niż w tej mojej zimownie ogrzewanej, którą miałem. No tam to główna przyczyna była to w zasadzie chroniczny, duży niedostatek światła, więc to tam jakby jak nie było, to i tak by nie dały rady ich utrzymać. Ale w takiej formie, jak stały jeszcze na, też na, takim, na takim stole, no to dały radę wytrzymać zimę i nie było, nie było problemu. Dopiero problem, problem nadszedł, jak. Jak były postawione na ziemi, no może też tam mogłem jakiś strepian podłożyć, może by prędzej to było. Ale tam, no, w tamtej właśnie zimowni, one zimowni to było absolutne minimum, jakie były w stanie wytrzymać. No w tych warunkach tutaj, jest to chyba jeden pomieszczenie tutaj w domu bez, para, bez, bez grzejnika pod parapetem. Więc, no, więc też tutaj nie mają takiego grzania od spodu, więc też i może dlatego lepiej im się tutaj funkcjonuje. Lepiej mi się tutaj funkcjonuje. I na tą chwilę, no naprawdę wyglądają bardzo ładnie, bardzo ładnie, bez jakichś tam dużych problemów. No i zobaczymy, czy też to, czy też się to przełoży na szybkość, w jaką, w jakim wytworzyłyby już pierwsze owoce, bo tamte startowały bez, bez tych liści zeszłorocznych. No, te na tą chwilę mają ładnie liście i też nie, nie zachodzi, nie zanosić na to, żeby szybko je tutaj wszystkie pozrzucały. No, pomału, pomału też rzucają, bo jednak jest tutaj ten niedostatek światła lekki, ale z taką prędkością, nie za dużo, na pewno dużo mniejszą niż papaja, papaja babako. Więc zobaczymy, co tam będzie z tymi papajami. No, oczywiście, no, ta papaja, w przeciwieństwie do zwykłej papaj, to sobie radzi tutaj, wręcz kosmicznie, kosmicznie lepiej, bo taka zwykła papaja to by już tutaj dwa czy trzy miesiące temu już padła. Nie wytrzymałaby chyba nawet dwóch czy tam trzech tygodni w takich warunkach. No, a ta spokojnie sobie, spokojnie sobie radzi. Tutaj za tą papaja mieszę tu schowana Wolemianobilis, też tutaj mój taki rarytasek. Ładnie sobie też na razie na tą chwilę zimuje. Nie, nie ma tutaj tendencji, żeby tutaj przedwcześnie coś tutaj wytwarzał tych, tych pędów, więc niech sobie na razie śpi. No, tutaj też jeszcze moja próba e, przezimowania papryk, tak żeby, no, teoretycznie da się je przezimować, ale to takie warunki, niektóre się bardziej nadają odmiany, nie, niektóre nie. Na tą chwilę widzę, że odmiana Odmiana y, Olivia się nie nadaje do takiego przechowywania. Ta i ta jest Olivia i te widać, że, że się tutaj zaczynają już całkowicie usychać. No ta Fatima, odmiana, którą miałem właśnie w tym roku y, w szklarni, która no, no zawiodłem się, jeśli chodzi o, o to, że bardzo późno wytwarzała te papryki i tak nie wszystkie się y, zawiązywały, no to jednak zimowanie i dużo lepiej jej tutaj dużo dużo lepiej dla niej tutaj przechodzi. I tu na sam koniec zostały jeszcze, został jeszcze tutaj kaktus, kaktus, opuncja figowa, jest tutaj prezent z Sycylii, a też tutaj ładnie sobie na razie działa, jest tutaj ten jeden, jeden, jedną tu gałązkę tutaj nawet sporą, chyba nawet większą niż ta pierwotna, ale taką dużo cieńszą wytworzyła, i na razie jest tutaj Całkiem dobrze. Chodzi, tak, to są warunki dopiero na początek zimowania, bo w zasadzie no dopiero ten grudzień jest. Najgorsze miesiące tu do tego zimowania to jest grudzień, grudzień i styczeń. Od lutego to już pomału, można się już szykować, już już tu przemyślenia na temat wystawienia, wystawienia lub już takich prac początkowych do, do początku sezonu. Także tak ma się na to, na tą chwilę. Na tropikalnych Jurajsko-tropikalnych parapetach. Pozdrawiam.